I w końcu pasek. Pasek, pamiętamy, mamy zatrasowany tak, że lewa strona jest na wierzchu. W ten sposób będzie nam troszeczkę łatwiej sobie go za sekundkę wykończyć fizeliną, czyli go wzmocnić fizeliną, ale jeżeli ktoś planuje użycie szwów ozdobnych w swojej maszynie, to najpierw w ogóle zaczniemy też od przyklejenia fizeliny do tego testowego kawałka materiału, żeby było na czym ćwiczyć. Fizelina. Tego nie będzie widać, ale żeby wiedzieć, którą stroną przyklejać, to my sobie ją bierzemy i sobie patrzymy, z której strony ona mi się świeci. Z tej mi się lekko świeci, z tej jest kompletnie matowa. Co to oznacza? To jest moja prawa strona, a tam, gdzie się świeci, jest klej. Czyli tą klejącą stroną przykładam do lewej strony materiału i zwykłym żelazkiem mniej więcej na dwójce, czyli nie za mocno, przyprasowuję. Zobaczcie, że tego nie ciągnę. Ja w zasadzie przykładam i przyprasowuję sobie fizelinę. Tutaj już mam, przyprasuję sobie jeszcze tą samą końcówkę. A teraz co do paska. Jeżeli chodzi o pasek, musimy zrobić trzy rzeczy. Ja chcę wykorzystać jakiś ozdobny ściek, więc będę przyklejała fizelinę i do jednej, i do drugiej części. Dlaczego? Ponieważ używamy ściegów ozdobnych na cienkich materiałach tylko wtedy, kiedy je fizeliną wzmocnimy. Więc ja robię sobie przede wszystkim, zaznaczam sobie na każdej z tych fizelin środek. Za sekundę mi się to przyda, mam je równej długości. Przyda mi się to przy przykładaniu do samego paska, ponieważ wzmacniamy fizeliną tylko to miejsce, które tak jakby pokrywa się nam z przodem talii. Nie robimy fizeliny w całym pasku, bo pamiętamy, że będziemy sobie kokardki na tym pasku wiązać, więc ta fizelina niezbyt się sprawdzi. Zaznaczam sobie też środek na samym pasku, czyli składam go sobie na pół. Pamiętam, że mam go na lewej stronie, więc sobie spokojnie zaznaczam środek i teraz przyprasowuję fizelinę. Znowu szukam, gdzie mi się świeci, świecącą stroną do prasowania. Czyli zawsze dotykamy żelazkiem matowej strony. To przyprasuję tutaj. Staramy się jak najbliżej krawędzi. Drugie, tutaj i tym sposobem znowu sprawdzamy. Tu mi się świeci, czyli jest klej, świecącą stroną do materiału. Tym sposobem będzie można spokojnie na tym pasku użyć ozdobnych ściegów.